bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Stajemy w przededniu 30-lecia naszego wszystkich odrodzenia samorządów terytorialnych w Polsce. Tutaj przedłożyliśmy Państwu projekt uchwały, który by uczcił ten dzień, bo dzień samorządu, tych wyborów samorządowych, które odbyły się 30 lat temu, to 27 maja, czyli w najbliższą środę, ale z oczywistych obchody, które planowaliśmy i planujemy, przekładamy na jesień tego roku. Mam nadzieję, że w szerszym gronie będziemy mogli to wydarzenie znamienite skądinąd święto. Także ja dziękuję za Państwa. Dziękuję bardzo, panie wójcie. Wkraczamy w pakiet uchwałowy, ten piąty. Pierwszy podpunkt A w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego upamiętnienia 30-lecia samorządu terytorialnego. Ja pozwolę sobie przedstawić stanowisko Rady Gminy Cegłów i odczytam, co zostało napisane. Stanowisko Rady Gminy Cegłów dotyczące upamiętnienia 30-lecia samorządu terytorialnego z dnia 25 maja 2020 roku. W związku z przypadającą na dzień 27 maja 2020 roku rocznicą 30-lecia samorządu terytorialnego, Rada Gminy Cegłów pragnie upamiętnić ten ważny dla naszego kraju czas. Jesteśmy w pełni przekonani, iż okres ostatnich 30 lat będzie przez historię oceniony jako jeden z najlepszych okresów w historii Rzeczypospolitej. Przygotowana 30 lat temu ustawa o samorządzie terytorialnym zmieniła polską rzeczywistość. Samorząd terytorialny pozwolił zdecentralizować zarządzanie krajem, oddając Polakom prawo współdecydowania o lokalnych wspólnotach. To właśnie wspólnoty były najmocniej angażowane w przedsięwzięcia, które dotyczą ich bezpośrednio i na które mają realny wpływ. Powierzenie poszczególnych zadań wspólnotom dało możliwość decydowania i współtworzenia najbliższego otoczenia. 30 lat samorządności to czas rozwoju, tworzenia nowoczesnej infrastruktury i rozwoju przedsiębiorczości, a także to czas obywatelskich aktywności, poczucia wspólnoty i partycypacji społecznej. Samorządność to możliwość realnej współodpowiedzialności za sprawy publiczne. Czas samorządu terytorialnego to czas wielkich inwestycji, budowy dróg, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, boisk czy hal sportowych, a co za tym idzie, poprawy warunków i jakości życia mieszkańców. Rada Gminy Cegłów, doceniając podjętą 30 lat temu inicjatywę ustawodawczą oraz dorobek wszystkich kadencji Polskiego Samorządu Terytorialnego, wyraża uznanie i podziękowania za wysiłek wielu osób na rzecz dobra wspólnego. Podpisał przewodniczący Rady Gminy. Czy są jakieś pytania do tego projektu uchwały? Państwo radni? Jeżeli nie, to może podejmijmy tą uchwałę. Co? Zaklamacją. Tak? No, po zaklamacie wprowadzamy ten projekt uchwały. Przechodzimy do kolejnego podpunktu. Skromny. Ale za. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.